Sekcję zwłok 17-latka przeprowadził na wniosek prokuratury okręgowej w Legnicy Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jej wyniki nie pozwoliły ustalić przyczyny śmierci nastolatka. Nie ustalono przyczyny jego zgonu. Niezbędne jest dla ustalenia tej przyczyny zgonu wykonanie szeregu badań histopatologicznych i toksykologicznych, a zatem szeregu badań dodatkowych. Przypomnijmy, że 17-letni Rafał K., mieszkaniec powiatu polkowickiego, został odnaleziony 3 listopada martwy przez swojego ojca. Jego ciało znajdowało się w samochodzie zaparkowanym przy jednej z dróg wiodącej do Szklar Górnych. Wiadomo, że chłopak w nocy uczestniczył z przyjaciółmi w imprezie. Wychodząc z niej, poinformował ojca, że jest zmęczony i zamierza przespać się w samochodzie. Na jego ciele nie było żadnych obrażeń. Na podstawie oględzin i sekcji zwłok możemy powiedzieć, że na ciele tutaj Rafała K. nie stwierdzono żadnych obrażeń ciała, które mogłyby być tutaj ewentualnie zadane przez inne osoby. Takich obrażeń na ciele pokrzywdzonego nie ma. Co oczywiście nie wyklucza ewentualnego udziału osób trzecich w śmierci Rafała. Jak twierdzą specjaliści, nastolatek mógł również cierpieć na jakąś chorobę, o której nie wiedział. Póki co prokuratura okręgowa w Legnicy w tej sprawie prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.